każdy z nas realizujących ten cykl spodziewał się, że to nie będzie łatwe zadanie. Natomiast myślę, że nikt, nawet jestem pewna, nie podejrzewał, że będzie tak ciężko. Chciałbym zobaczyć cynka, pasterski ma. Dasz. Musi pan się zluzować. Dobra, i teraz kładziemy rękę. Pyk. Nie palce, całą rękę. Położ. O. Niech pan się odezwie do swojego syna. I się pan przedstawi, kto pan jest. To ja twój tatuś. No właśnie, i mówić. Ja sobie to wyobrażam jako dokumentalistka w taki sposób, że najpierw powinnam zbudować relacje z tymi ludźmi, którzy tutaj się zjawiają, że powinnam z nimi poznać się, polubić, bo oni powinni poznać mnie. Dopiero potem możemy cokolwiek zrobić. Tymczasem tutaj nie ma w ogóle czasu i miejsca na tego typu relacje. Często nie możemy filmować, bo rodzice się na to nie zgadzają. Po jednym, dwóch dniach, kiedy oni już zaczynają z nami się trochę poznawać, też zapoznają się z tym, co robimy. Wiedzą już, że nie szukamy sensacji, że próbujemy zrobić coś ważnego, wartościowego, pięknego przy okazji. To z czasem też zgadzają się. Cześć, słoneczko. Osieńko. Cykl nazywa się Moje 600 gramów szczęścia, w związku z czym wydawałoby się, że traktujemy tylko i wyłącznie o tych małych dzieciach, no ale te małe dzieci nie istnieją w tym miejscu, czy w ogóle na tym etapie swojego życia, bez wszystkich dookoła, bez lekarzy, bez pielęgniarek, bez położnych, bez rodziców. Więc tak naprawdę to jest o wszystkich tych ludziach, którzy są najważniejsi w tych pierwszych chwilach życia wcześniaków. Nie za bardzo przykrywamy, bo proszę pamiętać, że pani to jest taki termofor, który ma 36,6 i nigdy nie stygnie. Dobrze? Pielęgniarki, położne, ten cały personel medyczny. Rzeczywiście oni mnie każdego dnia zaskakują swoją dobrą energią, takim pozytywnym nastawieniem. Tym, że oni obcując cały czas z sytuacją taką na granicy walki o życie, to oni potrafią zachować jakiś taki niesamowity optymizm. To jest niesamowite, że jak się dzieje sytuacja, która jest ratowaniem życia, że oni nie wpadają w panikę. Mi się wydaje, że mi po prostu wszystko wyleciało wtedy z rąk, a oni to robią bardzo spokojnie, bardzo tak w taki wyważony sposób. Robią to, co mają robić, ratują w efekcie życie i nie wpadają w panikę. To jest cudowne. To za każdym razem wywołuje to niesamowite wrażenie. Powtórzmy jeszcze raz ten udany los. Powtórzmy jeszcze raz. Niech miną te chwile. Witam serdecznie w Ośrodku Kultury imienia Cypriana Norwida, klubie Kuźnia. Okoliczność wyjątkowa, bo też i wyjątkowego człowieka gościmy tutaj, który wybrał się w taką trochę sentymentalną podróż do Nowej Huty w 60. rocznicę swojego debiutu w Teatrze Ludowym. 10 sezonów pan Franciszek Pieczka był tutaj wśród nas. Co ty dużo mówisz, jestem wzruszony. Znalazłem się w miejscu, z którego wyszedłem, a zawsze w późniejszym wieku człowieka te wszystkie miejsca, gdzie rozpoczynał swój start życiowy, są coraz bardziej miłe. To jest jakaś taka, wydaje mi się, taka pogoń za przeszłością, za młodością. I tu się właśnie w Nowej Hucie wszystko zaczynało. Proszę Państwa, za nami zdjęcia z przedstawień z Teatru Ludowego. Bryndas, Krakowiaka i Górali, Bogusławskiego, inscenizacja Schillera, reżyseria Wandy Wróblewskiej. Pierwsza premiera Teatru Ludowego, 3 grudzień 1955 rok. Na jednej z generalnych prób, jak ja zrobiłem przysiad, słyszę, że coś chrupnęło. Puściły te spodnie na szwie od przodu aż do tyłu do pasa. No było to uczucie oswobodzające oczywiście od tej uciążliwości, ale jednocześnie troszeczkę niezręczne. Teraz poprosimy właśnie o urywki filmów z bardzo ważnych ról pana Franciszka. Palca go gorzka mele zyksu szary. I sonder spreng komando, kein mensch darf. Prawego. Was? Kapusta i kwas. Wasza! Panie inżynierze.
No, chwileczkę. W Wydziale Komunikacji? Tak, 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 częstotliwość. Jest taka scena, kiedy Jancio zwraca się bezpośrednio do Boga i mówi: Panie Boże, daj deszczyk nieba. Panie Boże, no kapuśniaczek tylko, nie ma. No parę kropel tylko. A tu ni stąd, ni zowąd, błyskawice straszne, ulewa potworna, żeśmy nie mogli skończyć tego ujęcia. Taki wpływ miałem na zaświat. Panie Franciszku, pan dla Krakowa jest postacią niezwykle ważną. To blisko 15 lat związków z krakowskim teatrem, bo przecież nie tylko Teatr Ludowy, ale też Teatr Stary. A dla nas wszystkich jest pan umiłowanym aktorem, człowiekiem, który sztukę aktorską podniósł na wyżyny. Za wszystko, co pan zrobił dla Krakowa, odznaczam pana odznaką Honoris Graecia. Jak to dobrze, że w moim wieku człowiek już się nie rumieni, bo w tej chwili byłbym burak. Dziękujemy, panie Franciszku, że pan po prostu jest.